Sobotnia aura, podobnie jak w meczu pucharowym z Koroną Piaski, nie rozpieszczała piłkarzy i kibiców. Trudno też było o marzenia o łatwym przeciwniku, bo do Gostynia przyjechał wicelider tabeli czwartej ligi, Pogoń Nowe Skalmierzyce. Mecz rozgrywany był z powodu remontu głównego boiska na murawie bocznej stadionu przy ulicy Sportowej. Od początku meczu widać było, kto wyżej stoi w tabeli. Zespół Pogoni od pierwszego gwizdka narzucił swój styl gry, na który piłkarze Rafała Pospiecha nie mogli znaleźć odpowiedzi. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pierwszy gol padł już w 9 minucie meczu, kiedy to efektownym strzałem pod poprzeczkę bramki gospodarzy popisał się Jakub Budrowski. Zespół Kani miał problemy z przedostaniem się w pole karne gości. Większość akcji Gostynian kończyła się w środkowej strefie boiska. Tak samo było też po wznowieniach gry od bramki Kani. Środek pola zdominowali przyjezdni. Druga bramka dla Pogoni padła w 39 minucie po wykonywanym przez gości rzucie rożnym. Wolne miejsce w szeregach obronnych Kani wywalczył Tomasz Kaczmarek i głową podwyższył prowadzenie na 2-0. Pogoń mogła jeszcze podwyższyć wynik, ale na posterunku stał Damian Wójczak albo wyręczać go musieli zawodnicy z pola. W drugiej połowie mecz się nieco wyrównał. Kania miała nawet dogodne sytuacje, ale zawodziła skuteczność. Ostatecznie wicelider wywiózł z Gostynia komplet punktów.